Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam panów posłów, pana posła Marka Gosa, pana posła Franciszka Stefaniuka. Szanowni Państwo, dzisiaj wracamy do tematu jakże istotnego, do projektu zmiany ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony lasów państwowych przed prywatyzacją, wprowadzenie zakazu prywatyzacji lasów państwowych. O szczegółach tego procedowanego projektu dzisiaj na posiedzeniu Sejmu pan poseł Marek Gos. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odnieść się do dzisiejszej kwestii, która będzie procedowana po głosowaniach w Sejmie, mianowicie do zmian w Konstytucji związanych ze szczególną ochroną lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Po pierwsze, ważna to debata, bo dotyczy zmian w Konstytucji, a dwa, ważna przede wszystkim ze względu na nadanie wymiaru strategicznego, docelowego lasom, które dziś wchodzą w zasób Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, toczył się przez czas procedowania tego dokumentu, tego naszego wspólnego projektu popartego przez Klub Twój Ruch, przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, naszego koalicjanta, Platformę Obywatelską w zakresie, no właśnie, czy taka zmiana jest potrzebna, czy te zmiany właśnie w dokumencie zasadniczym, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, są potrzebne i dają gwarancję, aby lasy dalej były dobrem narodowym prawnie chronionym. W tym zakresie oczywiście pojawiły się opinie ekspertów, naukowców. One nie są jednoznaczne i w różny sposób postrzegają rozwiązanie tego problemu. Jednak z historii wiemy, że takie próby już w 1999 roku zmiany charakteru zarządzania lasami państwowymi w Polsce miały miejsce. Zarządów wtedy Solidarności, w skład której wchodzili między innymi obecni posłowie PiS-u. Była taka próba i komercjalizacji, wprowadzenia pewnego bonu, a więc był pomysł procedowany również przez ówczesną Radę Ministrów, aby zrobić albo spółkę, albo w inny sposób komercjalizować las. Także takie próby, i to nie przez nas, wywołane miały miejsce w rządzie i w parlamencie. Kolejnym przyczynkiem do tego, aby tą problematykę podjąć, było zachowanie jednej z partii opozycyjnych, głównej partii opozycyjnej, mianowicie PiS-u, który w sposób bardzo zdeterminowany próbował wmówić Polakom, że to ta zła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego próbuje pozbawić Polki i Polaków największego dzisiaj dobra, jakim są lasy państwowe, a więc zaczęto spekulować, że chcemy sprywatyzować lasy, najpierw je mocno osłabić, a więc nakładając pewne daniny na rzecz państwa, a później doprowadzić nieefektywne przedsiębiorstwo do prywatyzacji. Chcę jednoznacznie powiedzieć, jednoznacznie tą tezę obalić, że żaden z polityków koalicyjnych, ani poseł, ani minister, ani wysoki rangą urzędnik nigdy i nigdzie takiego pomysłu nie prezentował, takiego pomysłu nie miał i nie próbował ten pomysł realizować. W związku z tym dzisiaj dwa ważne zapisy proponujemy wspólnie z szerokim poparciem klubów parlamentarnych, mianowicie określenie lasów państwowych, lasów Skarbu Państwa jako dobro ogólnonarodowe, wyłączone spod procesów prywatyzacyjnych bądź komercyjnych. I drugim ważnym zapisem, który wspólnie dzisiaj przez Komisję właściwą do spraw środowiska zostanie zaproponowany, a który z naszej intencji powstał, jest udostępnienie konstytucyjne ludności Polski dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Pan marszałek Stefaniuk, bardzo proszę. Szanowni Państwo, motywacja inicjatywy ustawodawczej dotycząca zmiany w Konstytucji ma podwójny wymiar. Wymiar zasadniczy to przede wszystkim zabezpieczenie lasów państwowych przed prywatyzacją. Ale trzeba dzisiaj z całą mocą powiedzieć, że w ciągu 7 lat nikt nie zamierzał
ani nie było żadnej mowy o prywatyzacji lasów. Natomiast prawica w społeczeństwie wprowadziła taki niepokój zbieraniem podpisów przeciwko prywatyzacji lasów, że gdzie byliśmy, tam słyszeliśmy niepokój, że oto ostatni bastion, który jest własnością Skarbu Państwa, ma być sprywatyzowany, sprzedany, a kolokwialnie mówiono, chcecie sprzedawać Polskę. I dziś mamy świadomość, według informacji, że około 2,5 miliona podpisów zostało zebranych przeciwko prywatyzacji lasów. Ja chciałbym z tego miejsca uspokoić te 2,5 miliona społeczeństwa, którzy się podpisywali, że nikt lasów nie zamierza prywatyzować, a dziś chcemy konstytucyjnie zabezpieczyć przed prywatyzacją lasów. I podczas kiedy w projekcie zmiany w Konstytucji był zapis, że lasy nie podlegają przekształceniom własnościowym, a wyjątek od tej zasady określa ustawa. I to brano jako zastrzeżenie, wprowadzano, że właśnie to jest furtka do prywatyzacji lasów. To dziś po pracach w komisji, w sprawozdaniu zapis zmieniono, który chcemy poprzeć, że wyjątek od tej zasady stanowią kwestie uzasadnione potrzebą publiczną albo racjonalną, albo celami racjonalnej gospodarki leśnej. I w tej chwili nikt nie zarzuci, że to jest jakakolwiek furtka. Szanowni Państwo, powinnością polityków jest dawanie nadziei społeczeństwu, uspokajanie nastrojów, wprowadzanie spokoju i pokoju, a nie ciągłe niepokoje społeczne, wprowadzanie wirtualnego zagrożenia i potem obrona tego zagrożenia, tak jak w tym przypadku. Prawica stworzyła, Prawo i Sprawiedliwość stworzyło wirtualne zagrożenie, że oto proszę bardzo, lasy mają być prywatyzowane, a my jesteśmy tymi dobrymi patriotami, którzy bronimy. To jest niedopuszczalne, po prostu niedopuszczalne, jeżeli ktokolwiek, jakikolwiek poseł ma odrobinę sumienia, bo powinnością naszą jest działanie na rzecz społeczeństwa, a działać na rzecz społeczeństwa to zabezpieczenie im spokoju, zabezpieczenie im normalnego życia i nie niepokojenie, że oto Polskę sprzedają czy coś w tym rodzaju, bo to jest odbieranie dobrego samopoczucia, to jest uderzenie w tą wartość bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwa. Może to górnolotne określenie dobrobyt, ale to mieści się w granicach dobrobytu, dobry nastrój, spokój. I to było celem po prostu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że 217 posłów podpisało się pod projektem zmiany konstytucji zabezpieczającej prywatyzację lasów, a więc już sam fakt ilości tych zebranych podpisów mówi o tym, że nie było ani żadnej woli, ani żadnego zamysłu dotyczącego prywatyzacji lasów. Cieszymy się, że dziś jest drugie czytanie z projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej lasów. Myślimy, że już społeczeństwa nikt nie będzie niepokoił, albo swoje czasem, gdzie były też zamysły reprywatyzacyjne niektórych polityków, nie będą próbowali zrzucać na innych. Dziękuję. Dziękuję panie marszałku, dziękuję panie pośle. Jeśli są pytania, to prosimy. Dziękujemy w takim razie.